Nagrywamy to? Tak, nagrywamy. Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj nagrywamy unboxing z Grześkiem. Pierwszy na kanale. Tutaj. Siema, siema. Przyszła paczka z Afryki, nie wiadomo od kogo. Jakiś widz wysłał. Taka wkrętka, nie na start. Także przyszła paczka od widza, takie coś. To jest żywe ogólnie. Nie wiem, jak się to karmi, tam z Grześkiem ugarniemy. Ale to wiecie, to spokojnie, nie? Także to jest ten unboxing. Ja już to otworzyłem wcześniej. A nie, czekaj, Grześ. Tam to otwierać. A więc tak, oczywiście zapowiadałem to w kilku filmach. Nowy komputerek w końcu. Grzesiu, powiedz coś o nim, nie? No, fajny, ale na szczęście i tak gorszy niż mój. Także no, otworzymy sobie to na wizji. W sensie nie na żywo. Na żywo w sobotę na live zapraszamy. Taka nowy laptop będzie już. Nowy laptop, Ninja, go donate się nam wyświetlać. Nagrywamy. Przynajmniej będzie ten zmiana scen. Zmiana scen. Bez... Kto był na live, wie o co chodzi. Dobra, nagrywasz, nie? No, nagrywam cały czas. To lepiej zostawię, bo to jakaś gwarancja jest chyba. O kur... Nie, ja nie chcę tego, wiesz, tam jest pokrowiec też. O dupę, to jest ten pokrowiec? Jak on to włożył, jak debil? Co to jest? Dobra, nieważne. Nieważne, najwyżej potniesz. Czekaj, ja się boję trochę. Ale dobra, bo ja się trochę cykam, nie? No to mu się trochę cykam. Kurde, szkoda. Boję się, bo tu jest jakaś materiał zapieczony. No zobacz, co to jest? Ten pokrowiec, on go włożył jak debil. Dobra. Jedziemy z tym gównem. Aha, to jest ten pokrowiec pieprzem. Dobra, także jakby cały komputer, link na pewno podam w opisie, bo widziałem na oficjalnej stronie. Ja kupiłem używany. Tak jakby kogoś to interesowało. Bardzo dobry komputerek do nagrywania oczywiście. Tylko to, że dobry komputer nawet nie włączył. Mam nadzieję, bo wiecie, jak gości mi przysłał na przykład Windows 95, tak wiecie, krętkę zrobił. Komputer był używany, no nie wiem ile kosztuje nowy w sumie, ale to wam podam wszystko. Ja zaraz tam ogarnę te płatne linki, że jak ktoś kupuje, ja mam tam 3% z tego. Biznes. Jak to nieźle wycina, jak taki rzeźnik. Skuruje. Skuruje laptopa. Dobra. Okej, okay, to jest pokrowiec z tego, co widziałem w opisie tego. Nie no, przyznaj się, że kupiłeś sam pokrowiec. Kupuję tylko pokrowiec. Ale nie boże. A, to jest z pudełkiem, ty. Weź to bliżej na to, zbliżenie. Patrzcie, taka firma. Jakby co, kupujcie, link. Nie mamy z MSI umowy, ale może będzie. MSI, odezwijcie się. A torba, nie, to jest jakaś podróbka. Pokaż. Jakieś Samsonite, jak ktoś wie co to jest, to się na pewno tak czyta. Jak ktoś wie co to jest. Nie wiem, czy to jest podróba, czy jakieś surynko, coś. Aaaa! Pokrowczyk, pokrowczyku! Aaaa! Pieprzony gościu zadbał. Mam nadzieję, że gościu, który to sprzedał, nie na tego filmu. To jest pokrowiec na tego laptopa? Patrz, no widać, że ewidentnie właściciel ma psa albo kota. York. Także tu są dwa. Aha, bo to jest ta. A, bo to tak działa, że to się wkłada laptopa i tam się go wkłada. A tu mam dużo kieszonek, jak widzicie. Czasem jest tak, że ktoś wkłada pieniądze w kieszeń od kurtki i tam na zimę i w lato. W sensie na zimę wkłada i za rok wyjmuje dwie dychy. Może on to zrobił do tej torby. Wiecie, zwróci się już na 50 zł na przykład. Ale nie przeszukujmy, ale przeszukamy z Grześkiem. Dokładnie. Za nagrywanie. Także skurowanie. Bardzo ładne to. Kurde. Trochę podrapane. To widać było na zdjęciach. Już to w takim stanie było. Dobra. Gościu nieźle zapakował. Właśnie on mi pisał coś tam, że wyślę dzień później, bo tak ładnie zapakuje. No i się okazało, że najpierw. To cały dzień pakował? Cały dzień pakował. Folia. Ale używana, bo nie pęka, pieprzony, pewnie sam od kogoś już kupił, laptop 7 właścicieli. Także mamy takie pudełeczko, fajne. Ty, a to MSI to jest jaka firma? MSI to MSI, nie wiem, ale to dobra firma od laptopów. Trochę przeżyło to pudełko, nie wiem czemu jest tak spizgane, ale... Dobra, zobaczmy co tam jest. O kurde, nawet to zapakował. Wasz atakują. No żyje! Pieprzony żyje! Fajny jest nawet. Wychodnik. Nieźle. On musiał coś jakoś napieprzać w to czy coś, że to jest takie, ale od środka ładne bardzo. Nie ma co dziwić. Dobra. Kurde.
Ale cieniki. Ja chyba złego kupiłem. Ale to jest cienkie, ty. Jakie malutkie się wydaje w ogóle. Jest to? Ty wiesz, bo mój jest stary, ma. Jak jest cieniutkie, ty. Ale widzę, właśnie, nie? NASA. Eksperymenty z księżyca. Ty nie upuść tego. Lekkie były, lżejsze niż tamte poprzednie. Ja tu patrzę, czy to są dobre rzeczy. Co to jest? Na tu Windowsa tego? Z kluczem? Dobra, jakieś tu rzeczy po koreańsku napisane, ale nie ważne. Otworzymy na wizji. Jak... Kurde, ładne. Ale małe to jest! A to jest 13 chyba cali. Myślałem, że to jest większe, ale nieważne. Podobno... A nie, jest i 7, dobra, czyli to jest dobrze. To jest podobno rozdzielczość 3K tego komputera. 3K na czymś takim, no to wiesz. Nie wiem, czy rozróżnić na czymś takim małym od Full HD. Ale to jest 13 cali, myślałem, że to jest 15, cholera. Nie, no, malutkie się wydaje w sumie. No. Mam nadzieję, że będzie gitara, ale... malutkie, strasznie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze działać przez dłuższy czas, chociaż 20 lat. Nic nie stuka, nic nie puka? Nie, jest git. Tak, są jakieś rzeczy. Aha, są... Poczekajcie, to nie jest koniec tego openingu. Ja pieczu, ładowareczka. To się będziemy zachwycać później. Mam nadzieję, że drugi kabel też dał typu. Nie wiem, czy mam w domu taki chyba, nie? Ale dobra. Także to jest ładowareczka. Jest. Chyba gościu. Chyba gościu kabla za to nie rozpakował. Tu mam jakieś sterowniki na płytce, no. Jakieś, wiecie, jak się formata na pierwsze. No, chyba więcej nic. A nie, jest. Weź to wyjmij całe. Jeszcze jest tu. Ty, bo tu jest ten kabel. Mam nadzieję. Ta jest, o Jezu. Trzymałem, że typek zapomniał kabla, patrzcie, kabelek. Ładnie. No, wszystko, ale mały ten laptop, strasznie. Także tyle z tego openingu chyba. Zostawię odciski palców. Ile jest kradziony, ale dobra. Wydawało mi się, że ja większego tego laptopa kupiłem. On ma chyba 13 cali, tak mi się wydaje. Ten mój poprzedni ma 15, to mniejszą ma tę ramkę po prostu. Chyba, że nie wiem, ale mały strasznie. Ale bardzo mocny, mam nadzieję, że wiecie. Dobra, także chyba tyle, ludzie. Taki laptopik. MSI, także dobra firma ponoć. Przetestujemy pierwszy raz w życiu, poprzedni był Fujitsu, nie polecam nikomu. Że uruchomimy go już. Kto chce zobaczyć go na żywo? Sobota live'ik. Tak. Wszystko będzie cac, mam nadzieję. Tyle. Żegnamy się z Grześkiem. I z nim. Głodny jest biedak. Wbijajcie na streama, wiecie po co, bo głodny jest. Dobra, tyle, ludzie. Żegnamy się z Grześkiem. Widzimy się na filmie pewnie jutro. Zależy, kiedy wstawię ten film. A jutro pewnie na zwykłym filmie z nową jakością materiałów, tak? Bardzo ładnie ułożone. No, fajnie. No, nice. Także tyle. Na razie. Na razie.